Dzisiejszy temat, moi drodzy, to wyznaczanie granic w spektrum autyzmu i nieprzypadkowo na slajdzie widzicie część pierwsza. Z tej prostej przyczyny, że kiedy rozważałam sobie, co powinnam Wam powiedzieć, jak to opisać, jak Was niejako przekonać albo zaprezentować Wam ten temat, uznałam, że trzymanie Was 2 bądź 3 godziny w jednym ciągu może być dla Was męczące i jednocześnie zmęczenie da o sobie znać, co jednocześnie przełoży się na to, że dużo treści może Wam umknąć. W związku z tym podzieliłam ten temat na 2 spotkania. Pierwsze to właśnie to, które będzie w głównej mierze wprowadzało nas w temat wyznaczania granic, gdzie powiemy sobie, czym one są, dlaczego są ważne i czy w ogóle są ważne. Mam nadzieję, że to nam się dzisiaj jakby usystematyzuje. Natomiast, moi drodzy, drugie spotkanie to będą tylko i wyłącznie strategie, gdzie powiemy sobie kroczek po kroczku, jak te granice należy wprowadzać. Więc dzisiaj wstęp do tematu, a następny odcinek pogaduch to typowe strategie. Przechodzimy zatem, moi drodzy, do omawiania dzisiejszego tematu. Zacznijmy przede wszystkim, moi drodzy, od tego, aby ustalić sobie, czym są, albo co to takiego jest to wychowanie. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że wychowanie każdego dziecka, nieważne, czy to jest dziecko w spektrum, czy to jest dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, czy to jest dziecko neurotypowe, ono będzie potrzebowało ze strony osób dorosłych, czyli na początku rodziców, potem nauczycieli, takiego ogromnego wsparcia. I tym wielkim fundamentem, który ma kiedyś zaowocować w rozwoju naszego dziecka, jest właśnie wychowanie. To jest taki proces, moi drodzy, który nie jest absolutnie spontaniczny, tak? Że zadzieje się albo nie, jakoś to będzie. Nic podobnego. Proces wychowania jest bardzo długofalowy, on jest ciągły i nieustający. Bo prawda jest taka, że czy mamy dzieciątko kilkumiesięczne, czy kilkuletnie, czy kilkunastoletnie, to cały czas będziemy na to dziecko w jakimś zakresie oddziaływać. Jednocześnie dziecko będzie liczyło też na naszą pomoc i wsparcie. Oczywiście te oddziaływania wychowawcze będą absolutnie inne na każdym z tych poziomów biologicznego wieku, tak to nazwijmy. Natomiast każdy z tych etapów, czy to u kilkumiesięcznego, czy kilkuletniego dzieciątka, ma na celu, moi drodzy, kształtowanie jego osobowości, wyposażanie go w takie narzędzia, aby dziecko emocjonalnie, osobowościowo, behawioralnie prezentowało właściwy, społecznie akceptowalny wzorzec swoich zachowań, czyli taki, aby móc funkcjonować w danym społeczeństwie. Bardzo często zdarza się tak, że słyszymy, że dziecko zachowuje się tak albo tak, że jest niegrzeczne, że jest nieposłuszne, że ciągle stawia na swoim, że nie wykonuje poleceń, że ciągle się buntuje, coś wymyśla i generalnie rodzice czy nauczyciele zgłaszają problem, że rzeczywiście to dziecko jest nieposłuszne, że absolutnie łamie wszelkie reguły i zasady, jakie powinno rzekomo przestrzegać. Moi drodzy, chciałam Wam jasno i wyraźnie zakomunikować, że nie jest prawdą i jest, jeżeli ktokolwiek tak myśli, to myśli źle po prostu. Dlatego, że żadne dziecko, podkreślam raz jeszcze, nie jest złe z natury. To nie jest tak, moi drodzy, że dziecko genetycznie jest zaprogramowane, żeby nam dokuczać, doskwierać, przeszkadzać, utrudniać nam życie po całym dniu pracy. Nic podobnego. Tak naprawdę, moi drodzy, optymalny rozwój naszego dziecka, czyli to, jaki fundament damy temu dziecku na przyszłość, na czym ono będzie mogło budować cały swój kolejny potencjał, w który będzie w stanie wykorzystać w dalszym swoim życiu, zależy w dużej mierze właśnie od właściwie rozumianej przez nas osoby dorosłe opieki nad tym dzieckiem. Czyli to rozumienie tej opieki powinno się opierać na tym, czy jestem w stanie zapewnić i zrealizować potrzeby mojego dziecka. Czy ja rozumiem potrzeby mojego dziecka? Czy ja rozumiem komunikaty, które to dziecko do mnie kieruje? W znaczeniu takim, że mówi mi, potrzebuję tego, tego mam za mało, tego mam za dużo, potrzebuję, żebyś mi w tym pomógł. Tak naprawdę to nasza postawa jako dorosłych, opiekunów, nauczycieli wiąże się z tym, czy my umiemy, czy nie potrafimy zaspokoić potrzeb naszego dziecka. I moi drodzy, pamiętajcie o tym, że wszystkie zachowania niepożądane, te takie, które my nazywamy nieakceptowalne społecznie, to są wszystko te zachowania, które rzeczywiście trochę kolą nas w oczy i społeczeństwo, otoczenie dookoła nas wskazuje, jaki on jest niegrzeczny, jaka ona jest niesłuchana, a w ogóle jacy niewydolnie opiekuńczo są rodzice.
nie wynikają z tego, że to dziecko jest niegrzeczne z natury. Pamiętajcie, wynika to właśnie stąd, że dziecko ma niezaspokojone potrzeby. Moi drodzy, ja prowadząc liczne przecież szkolenia dla rad pedagogicznych, dla rodziców, spotykam się z Wami stacjonarnie, spotykam się wirtualnie i bardzo często właśnie podczas szkolenia dotyczącego na przykład agresji czy zachowań niepożądanych w spektrum autyzmu, ja ciągle i nieustająco będę to powtarzała. Moi drodzy, zachowania, te, które my przypisujemy dzieciom w spektrum jako agresywne, jako te niepożądane, one nie są synonimem spektrum autyzmu. To, że dziecko prezentuje takie zachowania, gdzie w oczach społeczeństwa neurotypowego one są rzeczywiście nieakceptowalne społecznie, wynika z tego, że dziecko, które nie ma narzędzia do zakomunikowania nam swoich potrzeb, po prostu szuka po najmniejszej linii oporu takiego narzędzia, które wywoła w nas reakcję. Powinniśmy tak naprawdę, moi drodzy, uderzyć się w pierś i zastanowić się nad tym, jak my rzeczywiście reagujemy na te nasze dzieciaki. Prawda jest taka, że tylu, ilu nas tu dzisiaj jest, prawdopodobnie większość z nas podpisze się pod tym, co ja teraz powiem. Mianowicie, moi drodzy, większość z nas robiło albo nadal robi w taki sposób, albo tak się zachowuje, że w momencie, kiedy dziecko zachowuje się niewłaściwie, prawda, kiedy jest niegrzeczne, kiedy no, z jakiegoś powodu nas irytuje, to my wtedy bardzo ekspresyjnie, bardzo gwałtownie reagujemy, prawda, czyli wtedy zwracamy uwagę na to nasze dziecko. Natomiast jak dziecko zachowuje się w sposób absolutnie pozytywny, taki oczekiwany, tak, chcemy, żeby ono takie właśnie było, to my to lekceważymy, nie mówimy wspaniale, ale pięknie posprzątałeś, rzeczywiście ślicznie udało Ci się wrzucić te skarpetki do kosza na pranie i tak dalej, i tak dalej. Na to nie reagujemy, bo oczekujemy, że to jest oczywista oczywistość i tak ma po prostu być. Natomiast dzieci potrzebują wskazania, czego my od niego oczekujemy. Pokazywania tego, rób tak dalej, rób tego więcej, bo to jest cudowne, tego chcę widzieć więcej. I warto, żebyśmy się nad tym zastanowili, zrobili sobie taką autorefleksję właśnie w tym zakresie. Moi drodzy, to właśnie nasza postawa, ale to, jak chcemy też rozumieć nasze dziecko, ile czasu mu poświęcamy. I nie o to chodzi, że jestem z dzieckiem w pokoju, które bawi się na przykład klockami, a ja siedzę na Facebooku albo na innym grupie społecznej i przeglądam, co tam koleżanka sobie nowego kupiła, albo gdzie sąsiad właśnie pojechał na wakacje. Bo to nie jest budowanie relacji, to nie jest przebywanie z dzieckiem. To jest przebywanie ewentualnie w jednym pomieszczeniu, natomiast poza wszelką komunikacją i interakcjami społecznymi. Tak naprawdę właśnie wprowadziłam Was w taką przestrzeń związaną z wychowaniem. Wychowanie, moi drodzy, oprócz tego, że jest długoterminowe, to jest to bezwzględnie interakcja dziecka z opiekunem. Wychowania, nauczenia, pokazania właściwych postaw naszemu dziecku będzie uzależnione to od budowania wzajemnych relacji. Takich relacji, które są oparte na współpracy, na wzajemnym szacunku, na akceptacji dziecka, bez względu na to, jakie ono jest wizualnie, jakie ono jest z charakteru czy z temperamentu. Czy jest dzieckiem neurotypowym, czy dzieckiem neuroróżnorodnym. Właśnie to słowo klucz, szacunek i akceptacja jest niezwykle istotne w całym procesie wychowania. Moi drodzy, dziecko, każde dziecko nie jest ukształtowane pod względem emocjonalnym, psychicznym, intelektualnym, osobowościowym, społecznym czy fizycznym. Ono ma pewne predyspozycje, natomiast to, jak one się rozwiną, czy osiągną ten naprawdę górny pułap tych swoich możliwości, zależy właśnie od nas. Zależy od tego, jakie my kompetencje, jakie umiejętności damy dziecku właśnie wychowując je. Im oczywiście moja relacja z dzieckiem, jako rodzica na początku, jako głównego opiekuna, im jakościowo, ilościowo będą one lepsze, tym daje dziecku większe szanse na nabycie pewnych umiejętności i kompetencji, które oczywiście na przyszłość bardzo zaowocują, bo dziecko, które ma solidny fundament, taki właśnie wychowawczy, ono w przyszłości będzie niezwykle samodzielne. Ono będzie czerpało satysfakcję z życia w różnych grupach społecznych. Moi drodzy, my pamiętajmy o tym, że nasze dzieci funkcjonują w bardzo różnych przestrzeniach społecznych. Na początku jest to rodzina, potem jest to jakaś grupa na przykład w przedszkolu, następnie grupa rówieśnicza w szkole, ale także jako członek społeczeństwa szkolnego czy jakiejś grupy pozaszkolnej.
każda z tych przestrzeni społecznych opiera się na zupełnie innych tak naprawdę normach, zasadach, czego innego się oczekuje, jakby nawet na poziomie takim funkcjonowania w danej grupie, prawda? Czy w różnych grupach zajmujemy różne też pozycje. I od tego, jakie kompetencje dziecko wyniesie z domu, czego my nauczymy dziecko w pierwszych latach jego życia, to zaowocuje mniej lub bardziej w dalszym jego życiu i dziecko będzie w stanie zgeneralizować te właśnie umiejętności na różnych innych płaszczyznach społecznych. Żeby w ogóle, moi drodzy, rozmawiać o wychowaniu, żeby rozmawiać o tym, czym są granice, jak je wyznaczać, czy rzeczywiście są potrzebne, my musimy przede wszystkim opierać się na potrzebach rozwojowych naszego dziecka. Bez tego nie jesteśmy w stanie stworzyć tak naprawdę dobrego stylu wychowawczego. Dziecko musi być przez nas jakby postrzegane w kategorii tego, ile ono może, tak? Nie czego ja oczekuję jako mama, jako babcia czy jako nauczyciel, to już w późniejszych etapach, tylko patrząc tak naprawdę rzetelnie, absolutnie obiektywnie na poziom funkcjonalny dziecka. Czego innego będę oczekiwała od dziecka, które jest na przykład w spektrum autyzmu, z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, a czego innego będę oczekiwała od dziecka neurotypowego bez jakichkolwiek trudności rozwojowych. I to jest właśnie poziom funkcjonalny, czyli w którym momencie jest moje dziecko na etapie swojego rozwoju, czyli jakie kompetencje ma, jakich nie posiada albo które są zakłócone i czego mogę od niego oczekiwać albo w jaki sposób je wspierać. Moi drodzy, przy w ogóle aspekcie wychowania powinniśmy sobie przede wszystkim zadać pytanie, co my jako osoby dorosłe chcemy osiągnąć, tak? Jako mama, jako tata, jako babcia, jako nauczyciel, bo tak jak Wam powiedziałam, etap wychowania dzieje się na różnych płaszczyznach i w różnym momencie życia naszych dzieci, więc wiele tych osób dorosłych może to pytanie sobie zadać. Co dziecko powinno potrafić? Jakie cechy i kompetencje powinno posiadać? W co ja jako dorosły powinienem je wyposażyć, aby dać mu szansę na satysfakcjonujące życie późniejsze, na kolejnym etapie rozwoju, aby wyposażyć je w odpowiednie narzędzia do radzenia sobie z różnymi sytuacjami, niekoniecznie trudnymi, ale tymi, które mogą się pojawić jako niespodziewane, jako nowe, żeby dziecko było w stanie wykorzystać właśnie te informacje. I oczywiście, moi drodzy, jakbyśmy sobie wzięli jakikolwiek podręcznik na temat wychowania, to zauważymy, że istnieje cała masa najróżniejszych styli wychowawczych, które są po prostu opisane. Tak? Na konkretnych przykładach, wyjaśnione za, przeciw, czyli dobre i złe aspekty poszczególnych stylów wychowawczych i generalnie możemy się w nie wczytać i wprowadzić taki, inny, bo będzie on zgodny na przykład z moim podejściem, z moją osobowością, z moim temperamentem, prawda? Natomiast rzeczywiście to jest jakiś aspekt, z którego można korzystać, ale najważniejszym elementem w tym, jak wychowywać dziecko, jest to, jakie to moje dziecko jest, jakie właśnie z natury, w rozwoju, w poziomie funkcjonalnym ono jest. Moi drodzy, style wychowawcze, jest ich naprawdę bardzo dużo, one często oscylują na takiej granicy totalnej ekstremy, tak? Od takiej bardzo, powiedziałabym, nadmiernej, do takiej niedostatecznej kontroli nad dzieckiem, tak? Bo wychowanie to jest pewna kontrola, prawda, nad dzieckiem. I tak, z jednej strony mamy rodziców, którzy są absolutnie przewrażliwieni i tacy, którzy naprawdę kontrolują dziecko w każdych najmniejszych decyzjach. Z drugiej strony dają rodzice wolną rękę temu dziecku, żeby robiło, co mu się żywnie podoba, tak? Czyli to są te dwie skrajności, czyli takie dwa najbardziej ekstremalne podejścia wychowawcze. Oczywiście te podejścia będą zakładały albo całkowite podporządkowanie i takie uzależnienie od woli czy decyzji osób dorosłych, na początku rodziców, potem nauczycieli, pod taką całkowitą wolność i decyzyjność, która będzie stała po stronie dziecka. I oczywiście przyjmowanie takiej skrajnej nadopiekuńczości, po taki brak zupełnej akceptacji naszego dziecka, będzie się, niestety mówiąc brzydko, odbijało na dalszym jego funkcjonowaniu. W rezultacie, moi drodzy, na końcu tego łańcuszka oddziaływań zadzieje się tak, że dziecko będzie
bardzo samotne. Samotne jako osoba dorosła tak naprawdę, bo te niewłaściwe, skrajne wzorce wychowawcze będą wpływały na to, że dziecko w konsekwencji będzie, najogólniej mówiąc, bardzo niedojrzałe emocjonalnie. To będzie dziecko, które w konsekwencji jako osoba dorosła będzie odrzucana przez wszystkich. Przez partnera, przez grupę rówieśniczą, przez konkretne grupy społeczne. Będzie mu trudno, będzie jej trudno odnaleźć się właśnie w tej przestrzeni społecznej ze względu właśnie na niewłaściwe wzorce wychowawcze, które zostały zaaplikowane dziecku we wczesnych jego latach życia. Oczywiście, moi drodzy, prawda jest też taka, że każde z tych stylów wychowawczych niesie ze sobą właściwe konsekwencje dla siebie, prawda? Ale te konsekwencje w ostateczności będą wpływały na optymalny rozwój, potencjał naszego dziecka we wszystkich aspektach jego życia. I dlatego we wczesnym etapie życia tego naszego dziecka my musimy się zastanowić, co i jak chcę zrobić, żeby wesprzeć tego mojego malucha właśnie w jego rozwoju. Moi drodzy, na slajdzie widzicie teraz różne typy, to nie są wszystkie, żeby była jasność, typy wychowawcze, style wychowawcze i chciałam tylko o tych trzech najbardziej powiedzieć, bo one niejako prezentują mniej lub bardziej wszystkie istniejące. Mianowicie rodzice nadopiekuńczy to są tacy, którzy bardzo intensywnie dominują w życiu dziecka. Tak? To są rodzice, którzy odbierają tak naprawdę mu mega potencjał do rozwoju. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze rodzice kierują się taką oczywiście dobrą cechą, jak danie dziecku to, co najlepsze, wyposażyć go w to, żeby był naprawdę bardzo mądrym, dobrym, dojrzałym człowiekiem w życiu dorosłym. Jednocześnie to są rodzice, którzy mają pewne lęki w sobie, tak? Żebym nie popełnił błędu. Muszę to kontrolować, żeby przypadkiem coś złego się nie zadziało. Ale my nie będziemy rozpatrywać sobie, jakby wiecie, po kolei, jakie to cechy i co tam się ma zadziać. Bardziej chodzi mi o to, jakie konsekwencje będą dla takiego dziecka. Generalnie rodzice nadopiekuńczy, moi drodzy, oni podejmują wszelkie działania po to, aby wyręczać dziecko we wszystkim. Na zasadzie takiej, że ja wiem lepiej, ja zrobię to szybciej, dokładniej, ty jesteś jeszcze za mały albo się jeszcze to nie jest ten czas. To sprawia, moi drodzy, że dziecko nie jest w stanie popełniać błędów. Ono staje się w pewnym momencie absolutnie zależne we wszystkich kategoriach swojego życia od osób dorosłych. Co niestety wpływa na to, że to dziecko się po prostu nie uczy. Rodzice nadopiekuńczy, którzy podejmują najmniejszą decyzję za swoje dziecko, odbierają mu zdolność uczenia się, czyli jakby zdolność do rozwoju, rozwijania potencjału. Oni dają dziecku takie bardzo wąskie granice takiego samodzielnego funkcjonowania. To w przyszłości oczywiście doprowadzi do tego, że dziecko będzie bardzo uległe. To będzie dziecko, które nie będzie w stanie w żaden sposób negocjować. To będzie dziecko, które będzie miało, inaczej, ono będzie w ogóle pozbawione zdolności negocjacyjnych. Okaże się, że będzie prezentowało taką bardzo silną postawę konformizmu, czyli będzie tak naprawdę swoje zachowania, swoje decyzje uzależniało od tego, jakie zachowania będą ze strony innych ludzi, tak? Czyli co kto powie, to ja tak zareaguję. Ale w konsekwencji to będzie młoda osoba, która nie będzie w stanie podjąć najmniejszej własnej decyzji. Pójście do sklepu i zdecydowanie, czy ja mam dzisiaj ochotę na jabłka czy banany, może być dla takiej osoby trudnością, bo za każdym razem to osoba dorosła, mama, nauczyciel, być może jakiś inny opiekun tę decyzję podejmuje. I w dalszym rozwoju takiego człowieka może pojawić się depresja, mogą pojawić się stany lękowe, ale także agresja w konsekwencji właśnie takiego niejako buntu na to, że mam wreszcie tego dosyć. Drugi podtyp, styl wychowawczy, prezentują rodzice nadmiernie pobłażający, tak? Czyli tacy pobłażliwi, którzy bardzo mocno lekceważą to, że dziecko łamie zasady, że dziecko w ogóle nie przestrzega zasad, a nie przestrzega zasad, bo najczęściej rodzice tych zasad w ogóle nie uczą. Nie uczą też konsekwencji, no bo skoro nie ma zasad, to nie ma konsekwencji. Skoro nie ma konsekwencji, to nie ma ich egzekwowania, a więc niejako hulaj dusza piekła nie ma. Postawa takich rodziców sprawia, że w przyszłości oczywiście takie dziecko będzie bardzo
bardzo mocno niedojrzałe emocjonalnie. To będzie dziecko mega egoistyczne w podejmowaniu najróżniejszych decyzji. Nie będzie się liczyło z nikim i z niczym. A co w konsekwencji to da? Da tyle, że dziecko, czy ta osoba dorosła już wówczas, będzie samotna. To będzie osoba absolutnie wykluczona ze społeczeństwa, z grupy rówieśniczej, z grupy zawodowej, nawet jeżeli będzie pracowała w jakimś zakładzie pracy. Będzie bardzo mocno wyizolowana, dlatego że nikt nie chce spotykać się, spędzać czasu z osobą, która poza czubkiem własnego nosa po prostu nic nie widzi, nie liczy się z niczym i z nikim. Więc te konsekwencje naprawdę, moi drodzy, są druzgocące, jeśli chodzi o późniejsze życie naszych dzieciaków. Każdy styl oczywiście ma swoje wady i zalety, jak wszystko przecież. Natomiast musimy też pamiętać, że te style mogą się ze sobą mieszać, zazębiać. Mamy postawy rodziców, którzy z jednej strony czerpią z tego, z drugiej strony czerpią z tego, mieszają i też powstają kolejne jakieś podtypy stylów wychowawczych. Natomiast, moi drodzy, kluczem w tym, co teraz Wam powiedziałam, jest to, aby nie popadać w ekstremę, bo ani jedna ekstrema, ani druga ekstrema nie jest właściwa. Zawsze, moi drodzy, podkreślam, że ten złoty środek, tak, to jest to, co powinno kierować naszymi decyzjami. Ten złoty środek w aspekcie wychowania naszych dzieciaków, moi drodzy, opiera się na szacunku, na miłości, na akceptacji i przede wszystkim na zrozumieniu potrzeb naszego dziecka. Jeżeli to zrobimy, jeżeli będziemy to pielęgnować, to rzeczywiście dziecko będzie w tym takim szczycie swojego potencjału zdolne. Będzie mogło osiągnąć naprawdę wszystko to, co daje mu jego układ nerwowy, jego możliwości takie organiczne do tego. I zobaczcie, że to, co do tej pory Wam powiedziałam, odnosi się tak naprawdę do każdego naszego dziecka. Czy to jest maluszek, czy to jest starsze troszeczkę dziecko, czy to jest dziecko neurotypowe, czy neuroróżnorodne. Bardzo ważne jest to, aby zadać sobie, moi drodzy, pytanie jako rodzice, którym właśnie przyszło na świat dziecko. Gdzie ja chcę, żeby moje dziecko było za 10-15 lat? Za lat 20? I jakby odpowiadając sobie na to pytanie, jesteśmy w stanie właściwie wspierać nasze dziecko. To wychowanie, które jest oparte na takim uczeniu się, uczeniu zasad szanowania innych, będzie prowadziło do tego, że dziecko w przyszłości, w takim swoim dorosłym życiu, będzie prezentowało bardzo taką fajną postawę samodzielności. Będzie miało dobry mechanizm samokontroli, ale również zbuduje w sobie pewność siebie. Czyli będzie miało wysoką samoocenę. Wiem, że potrafię, wiem, że mogę. Mogę spróbować, nawet jak mi się nie uda, to spróbuję po raz kolejny. Takie dziecko będzie nauczone współpracy, a tym samym takiego współdziałania, empatii ogromnej. I co najważniejsze, będzie zmotywowane do dalszej pracy nad sobą. Będzie chciało próbować, będzie chciało podejmować próby, nawet jeżeli się potknie. I to jest to, co dla nas jest najważniejsze jako osób dorosłych, żeby to dziecku zaoferować, żeby nad tym, moi drodzy, intensywnie pracować już we wczesnych etapach życia i rozwoju naszego dziecka. Przerwa reklamowa, jak zawsze, moi drodzy, moje dwie książki, Puzzle autyzmu, jak je ułożyć, Niedoskonała doskonałość, obie poświęcone spektrum autyzmu. Pierwsza, Puzzle autyzmu, to od wczesnych objawów po dorosłość, bardzo dużo praktycznych porad, odpowiedzi na nurtujące pytania, szczególnie dla młodych rodziców, którzy dopiero wchodzą w tematykę spektrum autyzmu, ale także dla nauczycieli, którzy może po raz pierwszy zaczynają pracę z takimi dziećmi. I druga książka, Niedoskonała doskonałość, która ukazała się w lipcu 2023 roku, w całości poświęcona tematyce zespołu Aspergera, z bardzo intensywnym uwzględnieniem specyfiki dziewcząt w spektrum autyzmu, także w kontekście diagnozy. Jeśli kogoś interesują te tematyki, jeśli ktoś chciałby zgłębić wiedzę w tym zakresie, obie książki są dostępne na mojej stronie www.puzzleszkolenia.eu w zakładce sklep. Tylko i wyłącznie tam można te książki nabyć. A my, moi drodzy, wracamy do naszego tematu i teraz spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym tak naprawdę są granice. Granica tak naprawdę w takim totalnym uproszczeniu
myśleniu, poprzez słowa klucze, wiąże się z tym, że kiedy dziecko ma granice, kiedy poprzez granice było czegoś nauczone, to znaczy, że my jako dorośli pokazaliśmy dziecku takie zrozumienie i poszanowanie własnych potrzeb, czyli dziecka potrzeb, ale także poszanowanie tych potrzeb u osób innych, czyli moich jako rodzica. Bo w momencie, kiedy, moi drodzy, ja wyznaczam granice, to jednocześnie muszę dbać o to, jakie są moje własne granice, prawda? Więc dzięki granicom przede wszystkim wiemy, co możemy i co chcemy zrobić, czego nie możemy i nie powinniśmy, czego nie chcemy zrobić. To są takie klucze, pytania klucze, które pozwalają nam właśnie wprowadzać te zasady, te granice, wspomagać dziecko w jego rozwoju. Granice stanowią, moi drodzy, taką odpowiedź na możliwości i potrzeby dziecka, to o czym Wam tyle już powiedziałam. Granice są zawsze dostosowane do poziomu funkcjonalnego naszego dziecka. I teraz, moi drodzy, to o czym sobie do tej pory powiedzieliśmy, odnosi się absolutnie do wszystkich dzieci, tych neurotypowych i neuroróżnorodnych, chociaż my będziemy głównie jakby rozmawiać sobie o dzieciach w spektrum autyzmu. I właśnie szczególnie w tej grupie, moi drodzy dzieci, one są bardzo mocno nieświadome pewnych granic. Z tej prostej przyczyny, że granice to są tak naprawdę niewidoczne linie, tak? Związane z tym, że co wolno, czego nie wolno, co powinienem, czego nie powinienem, co chcę albo czego nie chcę. W związku z tym dziecko jest bardzo mało świadome tych pewnych granic, których nie należy łamać, przekraczać, bo mogę wpłynąć na zakłócenie funkcjonowania innej osoby, prawda? To jest bardzo trudne dla dzieciaków w spektrum autyzmu. W konsekwencji, moi drodzy, jeśli dziecko nie będzie nauczone pewnych granic, zaczynając od tych fizycznych, tak? Czyli tych związanych z ciałem, wówczas niestety będzie bardzo mało samodzielne, ale jednocześnie będzie miało kłopot z okazywaniem empatii, czyli rozumieniem, że komuś może również zadziać się krzywda albo ktoś może czegoś nie rozumieć. Jakby mamy takie dwie strony medalów w kontekście wyznaczania granic u dzieci w spektrum i pierwszy problem, możemy tak określić, zaczyna się u rodziców, ponieważ rodzice dzieci w spektrum, oni myślą, że nie da się tak naprawdę ustalić żadnych granic dziecku w spektrum, z dwóch powodów tak naprawdę, bo z jednej strony pozwalają dziecku na wszystko, bo dziecko jest przecież w spektrum, ono nie może, ono i tak ma trudno, prawda? I z wielu rzeczy i tak nie może korzystać ze względu na spektrum. Z drugiej strony tak naprawdę pozwalają dziecku decydować o wszystkim w swoim życiu, czyli generalnie świat, całe życie rodzinne jakby krąży wokół tylko tego jednego dziecka, zapominając bardzo często o dzieciach, które są już w domu, a są neurotypowe, zapominając o relacjach między mamą a tatą i cała masa innych rzeczy się tutaj nam jeszcze pokłania. Niemniej jednak to są dwie te ekstremy, tak? Z jednej strony nie dam żadnych granic, bo przecież on i tak ma spektrum, ona i tak ma spektrum, ma ciężko. Z drugiej strony nie wprowadzę tych zasad, bo i tak nie zrozumie, więc niech robi co chce. To są dwie postawy mega ekstremalne, tak? A pamiętajmy o tym, co Wam powiedziałam na początku, żadna ekstrema nie jest dobra. Właściwie każda ekstrema jest zła po prostu. Dzieci w spektrum bardzo często przekraczają granice i tutaj nie ma co do tego wątpliwości, ale ważne jest to, aby zrozumieć, dlaczego te granice są przez nie przekraczane. Nie dlatego, moi drodzy, że te dzieciaki są zaborcze, że one są złośliwe, że one w ten sposób są zaprogramowane genetycznie, że po prostu spektrum równa się również agresja, wyzwiska, manipulacja itd., itd. To są bzdury, to jest nieprawda. Wiele dzieciaków w spektrum w życiu dorosłym będzie zachowywało się, moi drodzy, albo inaczej, będzie miało wiele wyzwań w tym życiu dorosłym, bo po pierwsze będą traktowały czy komunikaty, czy pewne sytuacje, z którymi się napotkają, bardzo dosłownie. Dodatkowo będą miały kłopot z taką analizą kontekstu różnych sytuacji. Będą działały sztywno i schematycznie, tak? Ponieważ z tej prostej przyczyny, i to wiąże się również bezpośrednio z tymi granicami, trudnościami z tymi granicami, one nie mają, moi drodzy, takiego naturalnego filtra świadomości, takiego naturalnego filtra świadomości zasad, etykiet, wymogów,
pewnych norm społecznych, które mają osoby neurotypowe. Dzieci, pamiętajcie, w spektrum autyzmu one nie uczą się przez naśladowanie, a jeżeli uczą, to jest im to jakby bardzo trudno im to przychodzi. Więcej czasu na to potrzebują. Dzieciaki neurotypowe w momencie łapią pewne zasady, wiedzą co wolno, czego nie wolno, jak się zachowywać u babci, jak się zachowywać u mamy. One się bardzo szybko takich rzeczy uczą, natomiast dzieci w spektrum niestety mają z tym problem. Tak naprawdę w taki sposób szczególny dzieci w spektrum potrzebują już od wczesnych lat wsparcia ze strony rodziców, opiekunów, nauczycieli. Właśnie tego, moi drodzy, aby zrozumieć zasady społeczne, aby móc się w nie zaangażować, aby móc je przestrzegać, aby uczestniczyć w tych różnych przestrzeniach społecznych po to, aby stać się częścią po prostu tych grup społecznych. Dzieciaki w spektrum, moi drodzy, my musimy o tym pamiętać, kiedy oddziałujemy na dzieci, kiedy być może modelujemy pewne zachowania, że my uczymy dziecko nie dla samej nauki. My musimy uczyć dzieci w spektrum autyzmu na zasadzie na zawsze. Czyli to, co ja dziecku daję, ma być funkcjonalne dla niego. Czyli to, że ja z dzieckiem ćwiczę coś przy stoliku, tak? I potem mówię, wiesz co, to wykorzystaj to, jak pójdziesz do sklepu. To nie bardzo się to przełoży na generalizowanie, dlatego że to są sztuczne warunki. A pamiętajcie, że dzieciaki w spektrum mają kłopot z przełożeniem pewnych zachowań na inne przestrzenie. Właśnie dlatego, że mają trudność z generalizacją tych różnych zachowań. Dlatego nie uczymy dla samej nauki, bo w podręczniku, bo ktoś mi powiedział, że mam tego nauczyć. Uczymy po to, żeby dziecko z tego skorzystało, żeby zgeneralizowało to zachowanie w szkole, w sklepie, w kościele, na urodzinach u babci Helenki i tak dalej, i tak dalej. Uczymy, moi drodzy, na zawsze, po to, aby dziecko do końca swojego życia mogło z tego, z tej nauki po prostu korzystać. I oczywiście każda osoba w spektrum, każde inne dziecko neurotypowe jest inne. Nie ma dwóch identycznych dzieciaczków, prawda? W związku z tym samo tworzenie granic będzie też inne. Dlatego, że te dzieci po pierwsze mają inne predyspozycje, po drugie mają inne doświadczenia życiowe, bo mają innych rodziców, bo inaczej mieszkają, bo są poddawane innym oddziaływaniom stymulacyjnym, a więc te doświadczenia również będą inne. Nauczanie granic, moi drodzy, dzieci, wszystkich podkreślam, musi zadziać się od najmłodszych lat, po to, aby dziecko mogło wzrastać tak naprawdę w takich realistycznych oczekiwaniach. A co za tym idzie? Tworzyć pozytywne zachowania, bo tak jak wcześniej Wam wspomniałam, inaczej pracuje, oddziałuje na niemowlaka czy dzieciątko 2-3-letnie, a inaczej na 10- czy 13-latka, prawda? Natomiast każde te oddziaływania na poszczególnych etapach rozwoju mają na celu to, aby dziecko odnalazło się w realiach tu i teraz, ale jednocześnie nauczyło się tych zachowań, które są tu i teraz funkcjonalnie mu potrzebne. Zdobywając doświadczenia, moi drodzy, czyli próbując, czyli doświadczając, czyli eksperymentując u dziecka w jego życiu, pojawią się oczywiście wzloty i upadki. Raz dziecko poniesie porażkę, innym razem zwycięży, czyli osiągnie pewien cel, prawda, swój. To sprawi, że dane zachowania będą się utrwalać, one się będą modyfikować, ale jednocześnie będą się generalizować. Słowo klucz w przypadku dzieci w spektrum, czyli dziecko będzie prezentowało akceptowalne zachowania na różnych przestrzeniach społecznych, czyli jego zachowania będą akceptowalne społecznie, bo dziecko zostało tego nauczone. Granice, tak jak Wam powiedziałam, to takie niewidzialne linie, tak? Czyli takie niezapisane komunikaty. Stąd niestety w przypadku dzieci w spektrum są po prostu nierozumiane przez nie. Są trudne do zrozumienia. Dlatego, że jak ja czegoś nie widzę, to jest mi to trudno sobie wyobrazić, tak? Dodatkowo, moi drodzy, cała masa różnych zasad, oczekiwań społecznych, tych niepisanych właśnie, nie dość, że zmieniają się w zależności od kontekstu i osoby, z którą dziecko ma kontakt, to dodatkowo jeszcze sama trudność z rozumieniem i celowością tych zasad dla dziecka jest totalnie niezrozumiałe. W związku z tym dziecko może być pogubione w całej tej przestrzeni takiej wychowawczej, można powiedzieć, a co w konsekwencji przełoży się również na jego funkcjonowanie. Granice osobiste są niezwykle ważne, moi drodzy, ponieważ one pomagają dzieciakom tak naprawdę poruszać się po świecie bez ranienia innych. Pomijając już ten aspekt takiego spełniania potrzeb
drugiej osoby, to przynajmniej tej drugiej osoby nie ranię, tak? Czyli nie robię jej przykrości, nie dokuczam jej, nie sprawiam, że ona jest po prostu nieszczęśliwa. Granice są bardzo ważne. Powiedziałabym nawet, że wręcz konieczne, dlatego że granice mają bardzo ważny cel. One przede wszystkim, moi drodzy, tworzą bezpieczną przestrzeń dla dziecka. Bezpieczną, czyli taką, gdzie jestem w stanie realizować swoje potrzeby, swoje pragnienia, czyli dojrzewać, czyli rozwijać się, czyli pokazywać swój potencjał. Oczywiście, moi drodzy, znowu, ile osób będzie wyznaczało granice, tyle będzie różnych podejść, jasna sprawa, bo tyle też mamy różnych dzieciaków. Natomiast ważne jest to, żeby w całym tym procesie, który wiąże się z wyznaczaniem granic, nie zapomnieć o sobie. Moi drodzy, kiedy ja chcę nauczyć czegoś dziecko, kiedy chcę pokazać mu, jakie zachowanie jest oczekiwane, chcę, żeby ono się bardziej albo częściej pojawiało, to muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, na ile ja na to pozwolę, ile ja jestem w stanie zaakceptować, czego na pewno nie akceptuję. Czyli mogę zaakceptować na przykład to, że dziecko będzie szarpało mnie za rękę, bo w ten sposób akurat się komunikuje i na to jestem w stanie przystać. Natomiast absolutnie nie akceptuję tego, żeby dziecko mnie gryzło, na przykład w udo, tak? Albo w rękę. I bezwzględnie na wszystko ta moja granica nigdy nie może być przekroczona. Na to się nie zgadzam, tego nie akceptuję. I w związku z tym buduję i wyznaczam granicę również dziecku, bo nie chcę, żeby moja potrzeba nieprzekroczenia tej granicy nie została po prostu zniszczona. Dbamy, moi drodzy, o siebie również w tych granicach. My musimy zbudować właściwy sposób komunikowania swoich potrzeb i dania narzędzia dziecku, żeby ono również było w stanie zakomunikować swoje potrzeby. Bo tak jak Wam powiedziałam, to, że dziecko prezentuje jakieś zachowania niepożądane, wynika nie z jego natury, tylko z tego, że ma niezaspokojone potrzeby. I każde z tych dzieci może mieć inną potrzebę niezaspokojoną, dlatego prezentuje takie, a nie inne zachowania. Pamiętajcie też, że żadne krzyki, jakieś kary, straszenie dziecka, odbieranie mu pewnych przywilejów, takich, które są jego potrzebami, nie rozwiążą problemu. Absolutnie nie zadziałają wychowawczo na dziecko. Pamiętając o tym, że każde dziecko jest wyjątkowe, oznacza, że tworzenie granic również będzie specyficzne, spersonalizowane, zindywidualizowane pod względem konkretnego dziecka. I teraz, moi drodzy, tak jak powiedziałam Wam, na następnym spotkaniu będziemy mówić stricte o strategiach, kroczek po kroczku, jak to robić. Natomiast chciałam Wam powiedzieć dzisiaj, bo uważam, że to bardzo ważne, że zamiast ograniczać nasze dziecko do bardzo niewielu rzeczy, pamiętajmy, że szczególnie dzieci w spektrum autyzmu, one naprawdę są bardzo ograniczone w wielu aspektach towarzyskich, uczestnicząc w różnych grupach, wychodząc, jedzeniowo są ograniczone, prawda? Zamiast tego dodatkowego ograniczenia jeszcze, warto raczej ustalić taki zewnętrzny limit, moi drodzy. I o co w tym chodzi? Chodzi o to, że tak naprawdę kluczem do zaspokojenia potrzeb naszego dziecka, a tym samym wyznaczania również granic dla niego jest przede wszystkim wolny wybór naszego dziecka, tak? Czyli dziecko może bawić się na przykład na podwórku przed domem, tam ma huśtawkę, piaskownicę, trampolinę, rowerkiem może jeździć i jakby samodzielnie może zadecydować, chce się pochuśtać, nie, chce pobawić się w piasku, świetnie, to jest Twój wybór. Natomiast mam też pewne delikatne ograniczenie. Pamiętaj, że na podwórku możesz się bawić, natomiast nie wolno Ci wychodzić poza furtkę, poza bramę, poza podwórko. Za teren podwórka wychodzisz tylko i wyłącznie z opiekunem, nie wiem, ze starszym rodzeństwem, z babcią, czy mamą, bądź tatą. I to jest wolność wyboru. Dziecko może decydować, ale jednocześnie w pewnych granicach, w pewnych ramach, moi drodzy. W przypadku oczywiście wszelkich granic będzie konieczne przede wszystkim ich stworzenie, tak? To nie jest tak, że siedzimy sobie dzisiaj przy kawie i mówimy, dobra, to od jutra wprowadzam jakieś zasady i granice, nie tłumacząc tego dziecku, nie prezentując, nie modelując i właściwie dzisiaj to wprowadzam, a już za 2 godziny o tym zapominam. Jak wprowadzam zasady, wprowadzam pewne ramy zachowań, pewne granice, to się ich trzymam, moi drodzy. To właśnie takie powtarzanie, pewne standardy, pewien schemat pokazuje dziecku w spektrum autyzmu,
pewne jego ograniczenia, ale jednocześnie pomaga tym dzieciakom podejmować pewne wyzwania i takie oczekiwania, które może zrealizować, co oczywiście przekłada się na jego rozwój. Bardzo ważną taką rzeczą w wyznaczaniu tych granic jest to, moi drodzy, że tak naprawdę wszystkie osoby jakby w otoczeniu dziecka, czyli rodzice, dziadkowie, jeżeli mają taki częsty kontakt z dzieckiem, nauczyciele, powinni przestrzegać tych samych standardów, tak? Czyli jeżeli ustalam jakąś zasadę i być może dane zachowanie prezentowane jest i u babci, i w domu, i w szkole, to opracowujemy jedną strategię i konsekwencje również do tego dołączamy i jednocześnie skrupulatnie, absolutnie zawsze przestrzegamy zasady i jednocześnie konsekwencji. Warto, moi drodzy, stworzyć pewien taki standard, który jest niezależny od tego, czy mówimy o ilości czasu, kiedy ile dziecko ma spędzać przy grach komputerowych, czy ile czasu może oglądać telewizję, czy grać na komputerze, czy jak uczymy albo chcemy nauczyć standardu dotyczącego tego, żeby dziecko poprosiło mnie o szklankę soku na przykład, tak? Czy żeby podać mu ulubiony batonik. Wszystko, moi drodzy, wiąże się z pewnymi krokami, które trzeba stworzyć. Oczywiście powtarzanie, konsekwencja bardzo często jest długotrwałe, tak? Bo dziecko musi powtarzać, powtarzać, powtarzać. Moi drodzy, jest taka teoria, gdzie uważa się, że jeżeli coś zostało w pewien sposób przyswojone przez układ nerwowy i może jest to zachowanie z jakiegoś powodu nieakceptowalne społecznie, to potem przeprogramowanie niejako zachowania mózgu będzie wymagało wielokrotnego, w czasie rozciągniętego, ale też ilościowo powtarzającego nowego schematu, żeby ten na nowo się utworzył, prawda? I oczywiście, moi drodzy, czasami mamy taką pokusę, że lepiej akurat dzisiaj, bo boli mnie głowa, bo jestem zmęczona, bo muszę dokończyć swoją pracę na jutro do pracy. Wolę odstąpić od tego. A dobra, macham ręką. Dzisiaj nie mam siły, żeby to jakby wyciągać konsekwencje. Albo wyręczam dziecko, albo jakby ułatwiam mu, tak? Czyli łamię tą pewną granicę, którą wcześniej sobie ustaliłam. Czyli jednocześnie, moi drodzy, pokazuje dziecku, że wiesz co, ta moja postawa jako mamy, jako nauczyciela to tak naprawdę jest totalnie nieistotna. Właściwie ja nie jestem twoim autorytetem, ponieważ tworzę zasady, które sama łamię. Więc w oczach dziecka także tracę taki obraz autorytetu. A więc osoba, która nie jest moim autorytetem, to jest osoba, której nie warto słuchać, która niczego mnie nie uczy. I dokładnie tak właśnie się to u naszych dzieci odbywa. Dziecko będzie słuchało, będzie reagowało na osobę, która jest jej autorytetem. Osoba, która autorytetem nie jest, bo sama nie trzyma się własnych zasad, jest bezwartościowa dla dziecka, tego w spektrum również. Albo powiedziałabym nawet, że głównie dla takiego właśnie dziecka, tak? Która nie jest dla mnie wzorem, która nie spełnia moich potrzeb. Moi drodzy, czasami jest tak, że w przypadku dzieciaków i w wyznaczaniu granic, szczególnie tych właśnie w spektrum, będziemy potrzebować takiej fazy milczenia. Ale może zdarzyć się tak, że w ciągu dnia będą powtarzały się non-stop jakieś pytania. I rzeczywiście tak oczywiście może być, bo różne dzieciaki mamy. Natomiast ważne jest to, żeby jako osoby dorosłe zrozumieć, moi drodzy, że nie ma sensu odpowiadać na wszystkie pytania dziecka i nie ma też sensu być tu i teraz albo być ciągle krok przed dzieckiem. Nie wolno w nas wyrabiać sobie samodzielnie takiego poczucia, że nie zaspokoiłam potrzeby mojego dziecka, nie spełniłam jego zachcianki. Nie musimy się, moi drodzy, 100%, 365 dni w roku angażować we wszystko, co dziecko chce czy niejako potrzebuje. Bo, moi drodzy, bycie z taką osobą empatyczną, tak, wcale nie oznacza tego, że dajemy dziecku zawsze to, czego ono chce, zawsze
to, czego niejako na nas wymusza, bardzo często przez zachowania oczywiście niepożądane. Pamiętajcie, że każda nasza niewłaściwa reakcja na zachowania niepożądane u dzieci w spektrum, czyli jeżeli dziecko nas gryzie, kopie, pluje i krzyczy ciacho, 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 ciacho i my to ciacho dziecku dajemy, to tylko pokazujemy skarbie, rób tak dalej, krzycz, piszcz, pluj, gryź i ja natychmiast będę rozwiązywała twoje problemy. Utrwalamy zachowanie niepożądane właśnie w taki sposób, czyli absolutnie go nie uczymy. Takie konsekwentne granice, moi drodzy, w połączeniu oczywiście z empatią, taką elastycznością, one uczą i pomagają dziecku się rozwijać. One uczą nasze dziecko odpowiedzialności, która zaowocuje w późniejszym jego życiu. I o tym warto po prostu pamiętać. Czy my mamy jakieś korzyści, które będą płynęły z wyznaczania granic? Granice i zasady oczywiście wdrażamy, moi drodzy, od urodzenia tak naprawdę, po to, aby jak najintensywniej oddziaływać na dziecko, z tej prostej przyczyny, że pierwsze lata życia naszego dziecka, tak naprawdę do 5 roku życia nawet, jest taka najintensywniejsza neuroplastyczność mózgu, tak? Czyli wtedy tworzą się najlepsze połączenia neuronalne. To wtedy one albo będą jakościowo dobre, albo będą jakościowo słabe. I dzięki właśnie tym dobrym powiązaniom neuronalnym nasze dziecko może się uczyć. Granice, moi drodzy, które wyznaczamy, czyli zasady, które wyznaczamy naszemu dziecku, one porządkują jego świat, który jest bardziej przyjazny, jest bardziej dla niego zrozumiały. Moi drodzy, i tutaj nie chodzi o to, że my decydujemy na każdym kroku za dziecko, podejmujemy najmniejsze decyzje. Nie. Dziecko w tych wszystkich granicach uporządkowanego dla siebie świata, bo ono wie, czego oczekujemy od niego. Ono staje się mniej lękliwe, ono jest mniej zestresowane. To jest dziecko, które również podejmuje decyzje, prawda? Bo zasada jest taka, że śpimy w piżamce na przykład, ale masz wybór do tego, że możesz spać w piżamce w kaczuszki albo możesz spać w piżamce w dinozaury. To jest twój wybór. Jednocześnie jest pewna zasada. I o to chodzi, moi drodzy, żeby od początku dawać dziecku wybór, tak? Czyli uczyć go pewnej elastyczności, ale jednocześnie pewne rzeczy kontrolować. Rozumienie tych zasad, ich przestrzeganie, to jest, moi drodzy, niejako nauka tego, co jest dobre, a co złe, tak? Czyli co powinienem, czego nie powinienem, co chciałbym, czego nie chcę robić. Dziecko dzięki zasadom, dzięki tym granicom, które wprowadzamy w jego życie, określa swoje miejsce w świecie, określa swoje miejsce w grupie społecznej, na początku tej rodzinnej, potem na przykład na poziomie przedszkola, a potem w grupie rówieśniczej na poziomie szkoły. Te granice zapewniają naszym dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa wszelakiego. Od psychicznego, emocjonalnego, behawioralnego po fizyczne. Tak, że dziecku się nie dzieje po prostu krzywda. My powinniśmy pozwalać decydować dziecku o sobie, ale oczywiście w granicach rozsądku, tak? Nie na zasadzie rób ta co chce ta, tylko ja, ponieważ mam większe doświadczenia, jestem w stanie określić, czy to jest bezpieczne, czy to jest niebezpieczne, przewidywać pewne konsekwencje, czego nie potrafi jeszcze dziecko i dawać właśnie pewien obszar do wyboru, natomiast nie, że dziecko w każdej najmniejszej możliwości podejmuje decyzję typu dziecko, mama mówi, nie, no on musi podjąć sam decyzję, tak? Na zasadzie takiej, wiem, że muszę podać dziecku lekarstwo i teraz będę się zastanawiała, czy ono chce, czy ono nie chce. Tutaj nie ma możliwości wyboru, prawda? Wiem, że to lekarstwo musi być dziecku podane, więc tu wyboru nie ma, po prostu musi to lekarstwo przyjąć. Może mieć wybór na zasadzie, popijasz to sokiem, czy popijasz to wodą, tak? Więc to może być wybór. Ale w pewnych rzeczach po prostu tych wyborów nie ma, bo jest to oczywista oczywistość, że lek musi zostać podany. Więc wybór, ale ten rozsądny, tak? Dlaczego ten wybór, moi drodzy, jest ważny? Dlatego, że za nim idzie poczucie sprawczości, za nim idzie kontrola nad własnym życiem i decyzjami. I znowu, niejako, albo nie, inaczej powiem, bardzo często w swojej pracy, a już ponad 20 lat z dziećmi w spektrum i rodzinami pracuję, okazuje się, moi drodzy, że dzieci w spektrum nie mają wyboru. Bo mama uważa, bo on nie mówi, to on nie wie. Bo ona to jest taka zamknięta, to taka nieporadna, generalnie wszystko co robi to z rąk jej leci, to nie. Moi drodzy, każde dziecko ma prawo do wyboru.
każde dziecko wie, co jest dla niego dobre albo na co ma aktualnie ochotę. Tyle, że my na ten wybór po prostu nie pozwalamy, zakładając, że ono nie wie. Ty nie wiesz, czy ono nie wie, bo nigdy tego nie spróbowałeś, bo ciągle podejmujesz za to dziecko decyzję. I teraz, moi drodzy, w kontekście takiego zupełnie innego tematu, jak bezpieczeństwo w życiu takim nastoletnim, choćby w kontekście wykorzystywania seksualnego, to właśnie to, czy my dajemy dziecku wybór, czy ono może podejmować decyzję i nie uczenia bezwzględnego posłuszeństwa, zaowocuje tym, że kiedyś w przyszłości dziecko będzie bardziej bezpieczne. Ale to jest oczywiście temat na zupełnie inne spotkanie. Niemniej jednak granice uczą, moi drodzy, radzenia sobie z przeciwnościami. Granice pozwalają dziecku zadziałać odpowiednio i zareagować na wyzwania, które się mogą w życiu pojawić. Chociaż na początku oczywiście są one jakby modelowane czy ćwiczone w takich bardzo kontrolowanych warunkach jak szkoła, jak dom. Uczą zasad, uczą norm. Uczą zachowań tych oczekiwanych i akceptowalnych społecznie, czyli dają dziecku fundament do tego, aby stać się, moi drodzy, częścią społeczeństwa. Jednocześnie pozwalają i rodzicom, i nauczycielom kształtować i rozwijać właściwe postawy zachowania, tak, u dziecka, właśnie po to, że ciągle mogę przywołać daną zasadę, wyciągnąć konsekwencję, która jest znana dziecku, a więc nigdy nie stosuję kary. Kary, która jest zawsze niewspółmierna do przewiny dziecka i zawsze uwarunkowana moim osobistym odczuciem, moimi emocjami, moją złością, moją frustracją, bo właśnie skończyła mi się moja ulubiona kawa i cały dzień mam zrąbany, jestem wkurzona i wszyscy dookoła są winni temu, że ja tej kawy nie wypiłam. Więc konsekwencja jest zasada, do zasady jest zawsze konsekwencja. Szczegóły opowiem Wam na kolejnym spotkaniu, tak? Dzisiaj tylko rzucam hasło. Generalnie, moi drodzy, wyznaczanie granic i te zasady, które dzięki tym granicom się pojawiają, one wspierają optymalny i taki wieloaspektowy rozwój naszego dziecka. A więc dają mu kompetencje, które pomagają mu w radzeniu sobie z różnymi trudnościami, prawda? Dziecko nabywa kolejnych umiejętności związanych z danym wiekiem, z daną przestrzenią, którą będzie mogło wykorzystać. Granice oczywiście będą określane w różnych przestrzeniach, rodzinie, w klasie, w grupie społecznej, które będą oczywiście się od siebie zdecydowanie różnić. Natomiast budując czy tworząc pewne zasady, nie możemy, moi drodzy, zapominać o tym, że opieramy się na poziomie funkcjonalnym dziecka. Opieramy się na tym, aby realizować i zaspokajać potrzeby dziecka, bo zaspokojenie potrzeb sprawia, że dziecko jest w stanie się dalej rozwijać, czyli się uczyć. Taką główną mądrością, moi drodzy, w podejściu do wyznaczania granic jest to, że wyznaczanie granic powinno opierać się na takie piękne sformułowanie, gdzieś przeczytałam, rozsądnych ograniczeniach i mądrej swobodzie. To jest słowo klucz. A więc znowu, żadna ekstrema nie jest dobra, bo ona będzie zakłócała rozwój naszego dziecka. Granice wąskie, czyli ta nadopiekuńczość, to wyręczanie dziecka we wszystkim, zwyczajnie ogranicza jego swobodę. Dziecko nie ma właściwie żadnej swobody. Jest nadmiernie, bez przerwy kontrolowane. I tutaj dziecko, po pierwsze, nie ma przestrzeni do tego, żeby się uczyć, bo ono nie ma możliwości przewrócenia się na swojej decyzji, tak? Nie może testować, nie może odkrywać, nie może popełniać błędów, a więc jednocześnie, bo ciągle ma podane na tacy rozwiązanie, bo ciągle ktoś za niego podejmuje decyzję. Nie czerwone spodnie jeansowe, tylko dresy. Nie czapkę, tylko bez czapki, bo jest za gorąco. I tak dalej, i tak dalej. I tutaj, moi drodzy, te granice mocno zakłócają i uniemożliwiają taki optymalny rozwój naszego dziecka. Z drugiej strony te bardzo szerokie granice, tak, czyli ci rodzice, którzy dają ogromną, wręcz niekontrolowaną swobodę dla swojego dziecka, właściwie nie bardzo nawet wiedzą, co dziecko robi, czym się zajmuje, sprawia, że dziecko zbyt intensywnie eksperymentuje. Ono łamie wszelkie możliwe zasady, nie tylko te w domu, ale na wszystkich innych przestrzeniach społecznych. Nie ponosi nigdy konsekwencji, a więc znów się nie uczy. Nie uczy się odpowiedzialności za swoje czyny, nie jest w stanie przewidywać tych konsekwencji swoich działań.
a więc jako osoba dorosła jest niedojrzała emocjonalnie i w konsekwencji wykluczona społecznie. Granice zrównoważone, to jest słowo klucz, moi drodzy. Granice zrównoważone, czyli oparte na odpowiedzialności naszego dziecka. Tutaj dziecko dokonuje wyboru, czyli tego, który jest niejako przez nas kontrolowany, ale jednak wybór. Następnie dziecko albo łamie, albo jakby akceptuje i przestrzega pewnych zasad i albo ponosi, albo nie ponosi konsekwencji, tak, swoich działań. A więc uczy się, nabywa nowych kompetencji, uczy się odpowiedzialności, współpracy i słowo klucz, współistnienia z innymi. To, że dziecko, moi drodzy, ma spektrum autyzmu, nie oznacza tego, że ono nie ma potrzeby, podkreślam, bycia z innymi ludźmi. Często mówimy, nie, on nie chce, on jest zamknięty w sobie, ona jest zamknięta w sobie, ona nie lubi ludzi. Ona czy on nie lubi ludzi, dlatego że się boi tych ludzi, bo ten świat neurotypowy jest nieprzewidywalny. Dziecko jest nieprzygotowane do życia z takimi osobami, których nie rozumie, bo nie rozumie tych niepisanych zasad. Natomiast każde dziecko jest istotą społeczną i potrzebuje mieć drugiego człowieka obok siebie. Na początku rodziców, nauczycieli, ale potem również i grupę rówieśniczą. I o tym nie wolno nam, moi drodzy, absolutnie nigdy zapominać. Na tym chciałabym zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie, moi drodzy. To jest ta treść wprowadzenia do naszego dzisiejszego, w ogóle do tematu wyznaczania granic. Natomiast w drugim spotkaniu powiemy sobie stricte o tym, jak te granice wprowadzać. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę, moi drodzy.